Damian Jonak po zwycięstwie nad Robinsonem. Trylogia zamknięta, bym powiedział, Robinsonada się zrobiła z tego. No i jak dzisiaj ocena tego pojedynku w twojej, w tym, co dzisiaj się działo po prostu na dystansie tych 8 rund? No nic, no walka wygrana. Ogólnie wiadomo, że mogło być troszeczkę lepiej, no ale znowu, jak to się mówi, jak w każdej z tych trzech walk jakieś tam dolegliwości się pojawiły, tym razem zaś mi, że tak powiem, poszła prawa ręka, no ale mój pierwszy trener, pan Marian Łagocki, który trenował mnie właśnie od początku razem z trenerem Markiem Okreskowiczem, był dzisiaj w narożniku i fajnie ustawiliśmy, że tak powiem, sobie założenia, te, które miałem realizować w czasie walki, i mam nadzieję, że to mi najbardziej pomogło. Tomasz Fisior, który był ze mną w narożniku jako mój tutaj przyjaciel od dziecka, który też boksuje, miał jakby taką samą myśl, abyśmy właśnie cały czas skupili się na tej lewej ręce. Tylko tak jak powiedziałem, no, po tej kontuzji znowu trochę mnie fantazja zaczęła ponosić, ale co tam. Ogólnie były emocje, jak ja to zawsze mówię, dla kibiców troszeczkę się poobijaliśmy. Był knockdown i ogólnie jest ciekawie. Właśnie, ten knockdown w trzeciej rundzie, kiedy udało się go trafić sierpem, to już tak w zasadzie przyszła myśl, już jest po walce? Drugiej rundzie. Drugiej, przepraszam. Znaczy, nie to, że po walce, ale wydawało mi się, że będę mógł to poprawić, tylko właśnie nie wiem czemu, jak udało mi się go podłączyć przez ten knockdown, później jak zaś mi ta prawa ręka strzeliła, to zaś zamiast myśleć o boksowaniu lewą ręką, tak jak to miałem w założeniu, zaś zacząłem myśleć o prawej, że nie mogę bić, nie wiem, to jest takie dziwne troszeczkę, no ale tutaj nie ma co tego już oceniać. Dałem po prostu to, co chciałem, czyli emocje dla kibiców, i cieszę się, że zaboksowałem w Bytomiu przy własnej publiczności. Walka jest wygrana i idziemy dalej. Bytom wraca do gry. Tak jest, Bytom wraca do gry w moim rodzinnym mieście. Tutaj chłopaki lubią walczyć, więc ja też powalczyłem, jest dobrze. Damian, tak półtora rundy to tak strzelałeś tym prawym w powietrze i w końcu jak już go zapałeś tym lewym sierpem, to i potem ten prawy zaczął wchodzić, bo już wiedział, że jesteś dwuręczny, a nie jednoręczny. Nie, no ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, no ja staram się tu pokazać z jak najlepszej strony. Wiadomo, że już swoje lata mam. Robię wszystko, żeby te przygotowania przebiegały jak najlepiej, ale pewnych rzeczy nie przeskoczymy, bo organizm no już jakby troszeczkę jest zużyty, ale tak jak mówimy, dajemy fajne widowisko, żeby ludziom się to podobało, i teraz mam nadzieję, że kolejna walka też będzie się podobać kibicom. Tak jak powiedziałem wcześniej, po walce zaraz, no tą walkę w szczególności dedykuję mojej kochanej żonie, bo ona przeżywała wszystkie trzy walki ze mną w najgorszych, jak to się mówi tutaj, stresach, bo pierwszą walkę wiedziała, co ryzykuję z tymi połamanymi kościami i te śruby, które miałem później, ten złamany nos. Teraz te przygotowania całe też miały tam swoje epizody, więc no, ta kobieta bardzo mnie mocno wspiera i ma stalowe nerwy do mnie, więc taki prezencik na urodziny, bo mamy w niedzielę urodziny razem. Pochwalę się, że moja żona, że tak powiem, kończy swoje urodzinki 24 kwietnia, tego samego dnia co ja, więc to tak specjalnie dla niej. Tak, po pieściach pochwalnych dla żony wracamy do boksu. Pokazałeś tutaj te swoje doświadczenie, bo było kilka etapów tej walki, bo tak, na początku ten prawy w powietrze, w końcu zapaść go lewym sierpem. W trzeciej rundzie z kolei dla odmiany łapałeś go prawym sierpem, a kiedy on już się odpornił i wiedział, że te sierpy dosyć obszernie bierzesz, chociaż szybko, i musiałeś coś zmieniać, to no, łapałeś go z kolei bezpośrednim prawym albo prawym krzyżowym, czyli tak co chwilę coś musiałeś mieszać i miksować w tej walce. Nie, no starałem się zmieniać, tylko tak jak mówiłem, no z trenerem założyliśmy sobie, że będziemy skupili się na tym lewym prostym, bo tak naprawdę wierzcie mi, no ja nie to, że się teraz chwalę, ale ja mam tak mocną lewą rękę, że ja bym mógł tą walkę wygrać, gdybym konsekwencje to realizował, tak jak to się mówi, za młodych lat, gdy miałem kontuzjowaną też właśnie prawą, to ja przecież przez ponad półtorej roku boksowałem jedną ręką i wygrywałem walki naprawdę z bardzo dobrymi zawodnikami, bo skupiałem się tylko i wyłącznie na lewym prostym, i idąc śladami Darka Michalczewskiego naprawdę potrafiłem takim mocnym stoppingiem zawodników zatrzymywać, że nie wykorzystuję tego,
sam nie wiem czemu. Ja ci w słowo, bo za moimi plecami stoi mój ojczulek, który już zjadł ponad pół wieku na boksie i tak sobie komentowaliśmy, na cholera ten Jorek się bije, jak on lewą prostą co wyprowadzi, to mu głowa odskakuje. I tak między sobą rozmawialiśmy, przecież każdy lewy wchodzi na głowę, a to potem się podpalałaś i te sierpy wchodziły. Ja sam nie wiem, no to jest jakiś po prostu taki instynkt mojego, powiedzmy, charakteru, który po prostu, no, nie ma co ukrywać, ja się lubię troszeczkę pobić i chciałbym efektowniej kończyć walki właśnie takim półdystansem, sierpami i w ogóle, no ale to już w tym wieku powinienem troszeczkę trzeźwo myśleć i przestać się ponosić emocjom, no ale to wiadomo, że tak powiem, głowa chce, ale ciało robi coś innego. W drugiej rundzie padł na matę, ale mam wrażenie, że najbardziej był zraniony w trzeciej, jak go zapałeś prawym sierpowym i tak go trochę zmroziłeś, bo te nóżki mu tak w miejscu tak dreptał, widziałem, że jest bardzo złapany, ale nie wiem, czy ty to widziałeś, czy po prostu nie chciałeś się podpalać, a może ta ręka właśnie, gdzie trzymasz teraz lód? No właśnie, bardziej ta ręka, powiem wam szczerze, naprawdę, bo ja tam tą prawą, jak uderzałem, to kilka razy tak fajnie trafiłem, tylko wydaje mi się, że więcej bólu sprawiło to mi niż jemu, bo po prostu mimo tego, że dobrze trafiałem, no ja po prostu mam już tak naprawdę bóle czasami w nocy takie mocno reumatyczne, że się budzę po prostu i no naprawdę bardzo ta ręka boli. No bądźmy szczerzy, no boksując z nim pierwszy raz, boksowałem ze śrubami w rękach. Śruby były po tej walce połamane, więc naprawdę no zrobiłem sobie troszeczkę kuku. No ale musiałem zaboksować, żeby się gala odbyła, więc nieważne. Każdy ma swoją historię, każdy ma swoje, jak to się mówi, wzloty i upadki. Ogólnie fajnie, że były dzisiaj tutaj emocje w Bytomiu. Mam nadzieję, że zaboksuję tutaj jeszcze na tej hali znowu. Mam nadzieję, że moja żona nie będzie się znowu tak bardzo stresowała i nie będę jej, że tak powiem, tyle takich, powiedzmy, negatywnych emocji dostarczał i będę mógł to zakończyć bardziej w taki spokojny sposób. O jeden symboliczny dla mnie moment chciałem zapytać. Gdy mu wypadła szczęka, ty dalej robiłeś swoje, mimo że on nawet patrzył na sędziego i dziwił się, czemu on nie przerywa. Wiadomo, dlaczego pytam, bo sam ostatnio mówiłeś, że może w tych momentach byłeś zbyt grzeczny. Tym razem tego nie było. Nie, no teraz już pamiętałem, że mam robić swoje. Tak jak mówiłem, wtedy po prostu źle zrozumiałem się z sędzią i sam nie rozumiem, czemu wtedy taki błąd popełniłem, a teraz po prostu no już konsekwentnie biłem dalej i nie było z tym problemu. A nie dziwiło cię, że taką twardą szczękę ma, bo przyjmował te sierpy naprawdę z uporu, znaczy z godnym, jakby to powiedzieć, no tak, z podziwem, no naprawdę przyjmował i szedł dalej. Słuchajcie, to nie to, że on przyjmował, tylko tak naprawdę ja nie trafiałem czysto, bo po prostu prawda jest taka, że nie ma zawodników tak mocnych, którzy na szczękę przyjmują sobie ciosy, tylko po prostu są źle trafieni, tak jak to mówi stare przysłowie. Ja po prostu nie dokręcałem tych ciosów i nie były czysto trafione właśnie na szczękę. Ja często sam wiem po sobie, bo miałem kilka takich walk, że przeciwnicy mieli po prostu krwiaki na czole po moich walkach, dlatego właśnie, że nie trafiałem na brodę, tylko w czoło po prostu, a ciosy, które się przyjmuje czysto na brodę, to nie ma opcji, każdy pada i po prostu tutaj, gdyby był czysto trafiony, to by padł, a nie był czysto trafiony i dlatego ja też mam brodę nisko i też często przyjmuję ciosy na czoło, niby takie bomby, ale tak naprawdę nie robi to na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, wiadomo, że jakbym dostał na brodę czyściutko, to bym leżał i tutaj, no nie ma ludzi mocnych, którzy wytrzymują ciosy na brodę. To na koniec uściślimy, ten kolejny pojedynek to nie będzie już z Robinsonem. Nie, na pewno nie. Ja muszę teraz tak naprawdę odpocząć i wyleczyć swoje kontuzje, bo tam tak naprawdę w czasie tych przygotowań też troszeczkę mnie jakby tutaj męczyły inne dolegliwości. No, pamiętajcie, kończę teraz 24 kwietnia w niedzielę 39 lat. Staram się prowadzić jak najbardziej sportowo, ale wiadomo, że ja nie tylko trenuję, tylko też jakby prowadzę swoją działalność i też muszę w jakiś sposób funkcjonować i tak naprawdę organizm się mocno eksploatuje, bo życie tutaj sportowca to nie jest tak jak powiedzmy w niektórych krajach, że można odłożyć sobie tyle pieniążków, że później tylko odcinać kupony, więc naprawdę trzeba realizować różne inicjatywy, aby funkcjonować, więc no, muszę tak sobie to poukładać, aby mieć czas na normalne przygotowania i czas na pracę.
To na koniec podziękowania, bo i oczywiście też wspomnienie o tej minucie ciszy, bo chyba zrobiła ogromne wrażenie przed rozpoczęciem wydarzenia. No tutaj, jeśli chodzi w ogóle o te wydarzenia, które dzieją się na Śląsku, no to naprawdę jest mi bardzo przykro z tego powodu. Ja tylko mogę powiedzieć tyle, że naprawdę zawsze, podkreślam, zawsze byłem ambasadorem naszego regionu i podkreślałem znaczenie górnictwa dla całego w ogóle systemu energetycznego w naszym kraju i to, co tak naprawdę czasami z moim przyjacielem i wspólnikiem, z którym właśnie prowadzę różne tematy energetyczne związane z OZE. Tłumaczyliśmy ludziom, że górnictwo jest naszym naprawdę naszym dobrem narodowym. Górnictwo jest naszym tak naprawdę czarnym złotem i zabezpieczeniem energetycznym, co tak naprawdę teraz wydarzenia losowe, które mają miejsce, a polityka Unii Europejskiej to pokazała. A teraz z racji tej całej sytuacji, która miała miejsce na kopalni, to powinniśmy naprawdę z wielkim szacunkiem podchodzić do górników, do tej ciężkiej pracy i przede wszystkim doceniać to, co oni dla nas robią, bo proszę mi wierzyć, to jest ciężka robota, ja tych chłopaków znam sam, byłem pracownikiem kopalni i szanujcie ich za to, bo tych pieniędzy, które oni zarabiają, naprawdę uważam, powinno być dużo, dużo więcej i szacun dla nich za każdą dniówkę, którą zjeżdżają na dół. Dziękujemy w takim razie.